Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy się bawić korwetą C3. Naprawdę fantastycznym samochodem. Z wyglądu to jest prawdziwy koks. Ja w ogóle nie miałem wcześniej jakoś do czynienia z tym modelem w żadnej grze wyścigowej. I The Crew jest właściwie pierwszą, gdzie mogę się pobawić tą korwetą. Zaczynajmy. O, ktoś sobie tutaj przyjechał. I co mam zamiar zrobić? Przede wszystkim widzicie, że gram na rozdzielczości o proporcjach 21:9, więc nie pomyliłem się, ani nie ustawiłem nic źle. Po prostu chcę wam pokazać, jak dynamicznie ta gra wygląda na tej pełnej rozdzielczości. Wiem, że niewiele osób ma możliwość jakby oglądać na tej rozdzielczości tę grę, ale widzicie, że też kamerę mogę sobie ustawić w taki sposób, że ona że moja twarz nie zasłania jakby tej gry i też interfejs jest troszeczkę tak ustawiony inaczej po prostu, że nie przeszkadza w odbiorze, prawda? I to jest, ja myślę, że to jest właśnie ciekawe. Nie wiem, czy to jest na pewno bardzo przyjemne do oglądania dla ludzkiego oka, bo mamy oczy ustawione raczej bardziej w linii poziomej niż pionowej, dlatego więcej jakby dostrzegamy po bokach niż u góry i na dole. Kiedyś w ogóle były te monitory CRT kwadratowe. I jak przesiadłem się właśnie do monitora panoramicznego o proporcjach 16:9, to była po prostu jakaś masakra. Ja myślałem, że nie wiem, siedzę w jakimś prawdziwym symulatorze i gram w jakieś takie gry naprawdę, wiecie, jak z prawdziwego życia wyciągnięte, bo doświadczenia były nieziemskie. I takie samo doświadczenie było po przesiadce właśnie z tego monitora 16:9 do monitora 21:9 po proporcji obrazu, który możecie teraz widzieć na YouTubie. Oczywiście YouTube dodaje swoje czarne paski na dole i u góry. Osoby, które posiadają monitor o proporcjach 21:9 mogą oglądać to wideo bez tych pasów. No ale tyle jeśli chodzi o sprawy techniczne. Mam tutaj korwetę, która naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. Nie jakoś tam hardkorowo mocno skręca czy coś, ale ma bardzo przyjemne prowadzenie i ja naprawdę lubię nią jeździć. Ona nie poddaje się jakby naszym nie wiem, naszym zachciankom od tak. O, musimy jej troszeczkę posłuchać, bo jest nerwowa czasami i przy wyjściu z zakrętu potrafi zarzucić dupką. O tak. O kurde, tutaj chyba nie zdobędę platyny, bo pojechałem w tym kierunku, gdzie się jedzie trudniej, raczej na zakręty. What the fuck? Nie mogłem na ręcznym zaciągnąć. Aha, poręczny chyba nie działa w momencie, kiedy wczytują się te wszystkie komunikaty. A spróbujmy w drugą stronę. Mam już co prawda 1016 punktów, więc mój cel jest osiągnięty co do ilości punktów tuningowych, które chcę osiągnąć, aby właśnie jechać na PVP. Bo te 200 punktów dodatkowych to właściwie nie ma różnicy aż takiej dużej i można spokojnie wygrywać na PvP. Wow, prawie bym gliniarza stuknął. Powiem wam, że te pościgi w The Crew raczej nie są takie ciekawe jak w Need for Speedach. Prawdę mówiąc, są nawet nudne i głupie. Tyle wam powiem. Natomiast mnie w tej grze jara i jarać będzie otwartość i wyścigi rajdowe. O tak, wyścigi rajdowe to jest esencja. Naprawdę offroad i rajd to jest coś wspaniałego. To jest najlepsze, co mogli zrobić w tej grze. Autentycznie. Bo jazda po asfalcie też jest jakoś tam ciekawa, ale jak widzę, jak to chodzi, to zawieszenie, wiecie, wyskoki i w ogóle to wszystko to normalnie ciśnie się uśmiech na ludzką twarz. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj chcę pojeździć trochę PvP, stroniąc od wyścigów, czy raczej misji fabularnych. Fabułę chyba powoli zaczynam już kończyć, coś tak myślę. Bagienny rajd. W ogóle to co chwilę są dodawane jakieś nowe misje frakcyjne. No ale, test ucieczki. Zobaczcie, tutaj mogę zdobyć konkretną część. Pytanie tylko, ale nie, to jest na asfalcie. W którą stronę dobrze by było pojechać? Myślę, że to będzie ciekawe. Tutaj mogę zdobyć konkretną część, więc szybko sobie tutaj mykniemy. I zobaczę, czy uda mi się zdobyć coś fajnego. Okej.
O cholera, tutaj ja myślałem, że można skręcić w prawo, ale tu nie można skręcić w prawo, bo to jest wiadukt, damn it. O, w mordę, zbliża się ta strefa do mnie, zobaczcie sobie na mapkę. Oh man! Może się jeszcze uda. Oh man, trafiki. Nie, mnie tu nie ma! Fuck! O, tylko brązik, niedobrze. Momentos, musimy jeszcze... Ach, no wracaj tam! O tu. Musimy sobie jeszcze raz tu zerknąć i sprawdzimy, gdzie tu lepiej pojechać. I mi się wydaje, że lepiej, jeśli pojedziemy sobie od razu tutaj. Tak, to będzie lepsza opcja, zdecydowanie. Próbujemy jeszcze raz. Dobra, i... Trzymajcie kciuki. Teraz na pewno pójdzie lepiej. Dobra, patrzcie, jak ta strefa się powiększa. Teraz na pewno jej ucieknę. O, tak. Zobaczcie, gdzie Lucek sobie jedzie. Tak. Pięknie, teraz zupełnie inna para kalosz. Ja tu zaraz rekord nabiję sobie, spokojnie. Już pobiłem sam siebie. Już mam złoto. Już platyna. Ho, ho. No i super. Jaka część? O, proszę. Jakaś tam była. Nie spojrzałem nawet do czego premia, ale to nieważne. Dobra, i chodźmy do Miami, na PvP. Wydarzenie PvP mamy tu. Okej. I chodźmy, szybka gra. Szybka gra czy szybka podróż wziąłem? Kurde, trzeba było wziąć od razu gra i damn it. Dobra, i publiczne. Każdy na każdego, nie mam ekipy, więc... Okej, okay. Troszeczkę to wyszukiwanie gier PvP się zmieniło. What the fuck? Co tu chodzi? Widzicie, że jest teraz odliczanie jakby do wyszukania graczy. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale ponoć działa dobrze. Zaraz to przy okazji sprawdzimy. A w międzyczasie sobie pojeżdżę. Zobaczcie, jak fajnie teraz wygląda ten efekt prędkości. To rozmycie, naprawdę. Akurat dobrze się złożyło, że jest wschód chyba słońca i fajnie jest oświetlana droga, przez co dokładnie to widać. Zresztą, ten efekt jest też świetnie widoczny w górach. Myślę, że zaraz się tam udamy i troszeczkę podriftujemy. Wow, a w ogóle dlaczego nie ma żadnego ruchu ulicznego? Czasami tak się buguje w tej grze, wiecie? Zobaczcie, ani jednego trafika. Ale w sumie nie narzekam, bo lubię sobie poszaleć taką korwetką. Okej. Okay. Jak widzicie, jakoś długo wyszukiwanie nie trwało. Wyszukało mi jakichś tam graczy, więc chyba zostało to naprawione, bo pamiętam wcześniej praktycznie... Oj, kolizje są włączone, damn it. Wcześniej pamiętam, że trwało to długo dosyć, wiecie? Ktoś tu ma Zagato nawet. Zagato bardzo z bliska, bardzo mi przypomina... przepraszam, nie z bliska, tylko z boku. Bardzo mi przypomina Nissana GTR-a R35. Czy osoba, która... wybiera teraz... mecz, wie, co ma zrobić? Chyba nie, bo... odlicza się czas, nie wybrała żadnych zawodów. Będziemy jechać chyba ulicznymi samochodami, niestety. To mi się nie podoba. Nie, ja chcę wam pokazać korwetę, mam to gdzieś. Idziemy na następne zawody. Liczne, każdy na każdego. Ja mam być tu królikiem, a nie. W sensie chciałbym wybrać mecz, a nie jechać ulicznymi. Chociaż ulicznego Skyline'a mam dobrego i jeszcze właśnie tego Mustanga, którego sobie ostatnio robiłem, ale ponieważ że uliczne samochody jakieś słabe są, one tam mniej więcej jak 300 km na godzinę jeżdżą. Nie wiem dlaczego tak jest, ale no tak jest. I jakoś specjalnie lepiej się nie prowadzą od tych wyczynowych. A przy okazji zrobimy sobie tutaj. Mogłem w zasadzie od razu wziąć te wyszukiwanie PvP, z tego powodu, że no i tak przecież robię te można sobie robić te wyzwania oczekując, tak? Wow! Ten efekt prędkości tutaj wygląda świetnie. Chwileczkę, gdzie ja mam jechać? Tu skręcić. Wow! Mało brakowało, ale platynka w kieszeni. Czy zdobędę jakąś część? Oczywiście dobrą, przydałoby się.
Wow! No tak, fizyka skoków. Premia do przyczepności. To są najlepsze części, moi drodzy. Przyczepność to jest podstawowa sprawa w The Crew. Jest bardzo ważne. Tutaj nawet bym powiedział. Zobaczmy sobie, jak wygląda driftowanie korwetą. W międzyczasie niech się tam... O, proszę, już się coś wyszukało. No mam nadzieję, że tym razem będziemy jechać wyczynowcami. Do diabła. Nie wiem, kto będzie wybierał teraz wyścig. O, kolizje wyłączone. Offroad! Ale kto jest królikiem? Ten typek. Aventador. Czemu nie wziął wyczynu? Poprzedni mecz chyba jechali wyczynowy. No ale dobra. Ostatnio zrobiłem sobie, to przy okazji wam pokażę Dodge'a Rama. Nie zależy mi na tym, żeby wygrać, tylko żeby pokazać wam nowy samochód. Dodge Ram jest jak dla mnie kiepski. W sensie te samochody i tak można stunigować, tak żeby były porównywalne w miarę do siebie. Ale jest kiepski pod względem wyglądu. Wygląda jak jakaś łódka albo motorówka, whatever. Mam nadzieję, że się nie gniewacie, że pojadę teraz innym samochodem, no ale w PvP nie zawsze da się wybrać, jakim samochodem chcemy sobie jechać. Oczywiście, gdybym wziął sobie tutaj mojego Jeepa Grand Cherokee, wow, to bym im nie dał szans po prostu, bym ich zmiażdżył. Jeśli nie zauważyliście, kolizje są wyłączone i właściwie ruch uliczny też jest wyłączony, chociaż tutaj to nie ma większego znaczenia. No bo tu ruchu ulicznego jako takiego nie ma. Dobrze, będę trzymał się z tyłu. Mam najmniej punktów ze wszystkich uczestników. Ale jakoś udaje mi się tutaj trzymać stawki. Ważne, żeby tunelu aerodynamicznego się trzymać. Oh man, trochę tutaj skopałem. Także widzicie, tak wygląda Dodge Ram. Ten spoiler w ogóle, nie wiem, nie pasuje mi troszeczkę, wiecie. O, i tutaj widać może ten tuning, jak wpływa na samochody. Oni mają... O, no właśnie, tuning wpływa tak, że samochody lepiej się prowadzą później. No i właśnie, samochody tutaj po tuningu jakimś tam różnią się prowadzeniem głównie, więc... Po prostu wybieramy sobie samochód, którym nam lepiej się skręca, krótko mówiąc. Ja chyba sobie pojadę naokoło. Chociaż to może taka lamerka. Ale w sumie te skoki teraz zostały naprawione. Nie jest tak, że jak wylądujemy, to nas zrzuca na wszystkie strony. Tylko lądujemy jakby tak na płasko. To jest szczególnie fajne dla samochodów rajdowych. Bo wcześniej tymi samochodami rajdowymi praktycznie nie dało się jeździć. A ponadto w wyścigach właśnie PvP, to było chyba na którymś odcinku, już to mówiłem, nagrody dla jakby kolejnych uczestników zostały zmniejszone, więc wszyscy mają teraz parcie na to, aby wygrywać i dostać 16 tysięcy dolarów. O, widzicie, jak teraz, kiedyś bym, znaczy przed patchem byłoby tak, żeby mnie jeszcze rzuciło gdzieś tam na boki, a teraz ten samochód tak jakby na twardo wylądował, prawda? Jakby miał koła z kamieni. Ale mi to odpowiada, bo można przynajmniej go opanować, a nie tak sztucznie rzuca go na boki. Ja oczywiście bardzo lubię te rajdowe wyścigi, rajdowe i offroadowe. No bo tutaj też praktycznie cały czas się driftuje, wiecie? Ja ich nie dogonię, nie ma szans. Jednak 700 to jest ten tuning podstawowy, nieco ponad. Ten tuning podstawowy, który się kupuje u dealera. Nie u dealera, u tunera. I w zasadzie... Ciężko będzie w ogóle podgonić stawkę. I w zasadzie mogłem tam wyskoczyć sobie. Ile tu mamy okrążeń? 2 okrążenia, więc ta męka za chwilę się skończy. Ale już na następny wyścig wezmę sobie konkretniejszy samochód. Nie takie padło. Chciałem wam pokazać może tego Dodge Rama troszeczkę. To nie znaczy, że jak ja teraz jeżdżę słabo, że ten samochód jest słaby. Tylko, że no mi się z wyglądu nie podoba. Jakby się go stunigowało oczywiście lepiej, no to by jeździł dużo lepiej, można by było nim spokojnie wygrać, to nie jest tak. Tylko oczywiście tutaj kwestia jakby gustu, wyglądu, nie wiem, sposobu prowadzenia tego samochodu, no mi on nie odpowiada przynajmniej, wiecie? Dobra, teraz tak. Czy zdążę w ogóle dojechać? Często mi się zdarza, gdy nagrywam, że nie zdążam dojechać do... mety. Zostało mi 10 sekund od teraz. I udało się.
Dojechałem. No i zobaczymy, ile kasy wygrałem na ostatnim miejscu, na ostatniej pozycji. Nie powinienem mieć jakichś kokosów. Na pewno nie 16. O kurde, tu ktoś Skyline'em jechał. Bardzo fajnie stunigowany ten Skyline. O, 11 tysięcy. To jest całkiem spoko, jeśli chodzi o ostatnie miejsce. Spodziewałem się gdzieś 8 albo 6 tysięcy, a tu 11. No to nieźle. Mam nadzieję, że teraz gracz wybierze wyścig dla samochodów wyczynowych, bo chciałbym wam też pokazać tę korwetę, ale w zasadzie pokazałem ją przed tymi wyścigami PvP, więc co nieco już o niej wiecie. Wiecie, jak wygląda i mniej więcej jak skręca. No dobra, zobaczymy, co teraz wybierze ten pan w Skyline'ie. Widzę, że ruch uliczny i kolizję dalej wyłączył. Wyczyn. Posłuchał mnie i nie za, do zatamowania. Będziemy jechać przez tamę. Bardzo, bardzo fajna trasa. Mam nadzieję, że nie zmieni. Nie, wybrał już zawody. No to świetnie. Pojedziemy sobie właśnie korwetą i zobaczymy, jak mi pójdzie. Prawdopodobnie te ofiary losu tutaj wezmą sobie Aventadory i inne koksy. A zobaczymy, jak mi pójdzie w C3. Nie, ale Skyline mi się podoba, ten rajdowy. Nie rajdowy, tylko offroadowy. Dobra, tu mam Dodge'a, Charger'a. Dodge'em, Charger'em się spoko jeździ, ale mnie interesuje korwetka. Pięknie. Charger'em się teraz spoko jeździ, bo tak go nie rzuca na lewo i prawo, jak wcześniej. Ktoś wziął MP4, ktoś wziął LaFerrari i ktoś wziął jeszcze Gallardo Superlagera. Fajnie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. A tak na marginesie, to piszcie mi, jak wam się ogląda materiał właśnie nagrany w proporcjach 21:9. Ja jestem świadomy tego, że pewnych czcionek na telefonach albo tabletach no nie da się zobaczyć. Są one po prostu takie drobne, że jest to praktycznie niewidoczne. Ja najprawdopodobniej wrócę do tego standardowego, do tej standardowej proporcji nagrywania, no bo jestem świadomy wszystkich tych niedogodności związanych z gorszym oglądaniem, czy tą gorszą oglądalnością tego formatu na przenośnych urządzeniach. Ja zresztą YouTube'a bardzo często oglądam na tablecie, czy na telefonie. Nawet częściej niż na komputerze, wiecie? No ale dobra, muszę się teraz skupić, bo widzę, że mam konkretnych przeciwników. Ale jak widzicie, moja korweta nawet daje radę. Szczególnie na zakrętach udaje mi się tutaj sporo nadrobić. LaFerrari, z tego co słyszałem z relacji osób, z którymi grałem na TeamSpeaku, w sensie nie na TeamSpeaku, tylko grałem w The Crew, ale siedzieliśmy na TeamSpeaku i rozmawialiśmy, to właśnie LaFerrari jest bardzo ciężkie przy skręcaniu, wiecie? Czego nie mogę powiedzieć o korwecie? Nie jest to jeszcze taki poziom skrętu, jak prezentuje Chevy GT500 z 67 roku. A tak na marginesie, patrzyłem sobie cenę Chevy GT500, jakiegoś tego odrestaurowanego modelu oczywiście i jakiegoś tam fajnie zrobionego. 1 200 000 złotych albo dolarów, ale chyba złotych, to nie pamiętam, jaka była waluta, ale jeśli to było w euro, no to masakra, ale raczej nie euro, chyba było w złotych. 1 200 000, kurde. To jest kupa kasy. No ale samochód, nikt takiego nie ma. Nikt, mało kto taki ma, naprawdę. Wygląda po prostu niesamowicie. I też był jakoś tam przerobiony, jakiś tam miał jakąś miał tam dokładkę pod... Wow. O, nie spojrzałem na mapkę. Niedobrze. Oj, będzie ciężko LaFerrari teraz podgonić. Dobra, trzymamy się za Gallardo. Kurde, ale wyskoczył LaFerrari. Łapie tunel? Chyba tak, łapie jeszcze. To prawda, to nierealne, bo jest trochę za daleko, ale łapie. Zobaczymy, ile korweta teraz wyciągnie na tym tuningu. Ile punktów? O, jeszcze trochę zostało. Au, 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 au! O kurde, mało brakowało. Muszę patrzeć na mapkę. O, teraz lepiej widać. Bo ja troszeczkę nie znam jeszcze tej trasy. Ona fajna jest, bo właśnie ma te proste. Cholera, już mi uciekli z tunelem. Nie dogonię ich chyba. Chociaż może jeszcze będą jakieś zakręty, już nie pamiętam.
Jest 13 punkt, 14 jeszcze 5. Może jeszcze coś z tego będzie, ale kole się ładnie napieprzają. Chociaż widzieliście, że na samym początku, na zakrętach, moja korweta wymiatała. Ona wcale nie skręca jakoś tam, nie wiem, niesamowicie, prawda? O, zobaczcie, jak LaFerrari poleciało. W ogóle w kosmos, nie? A, moja korwetka pięknie sobie wylądować. I dobra. W ogóle nie ma tu ruchu, no tak, bo został wyłączony. Świetnie, Lucek. Dobra, no doganiamy chyba Gallarda, tak czuję. No na zakrętach jest Cox, jest Cox. A zobaczcie, że ja nie gram na tych wspomaganiach, na których grają moi przeciwnicy, a szczególnie ten pierwszy. A i tak podganiam go trochę, i tak go podganiałem na tych zakrętach, więc jest dobrze z tą korwetą, naprawdę. No i dobra, zaczynamy sobie kolejne zawody. Znowu jadę moją korwetą. Jedziemy sobie wyścig złoto dla zuchwałych. Moja korweta nie jest jakoś wykokszona jeszcze, ale jak widzicie, daje radę, mogę sobie spokojnie na drugiej pozycji nawet ukończyć. Teraz jedziemy we trzech i zobaczymy, kto wygra. Moimi przeciwnikami są chyba Ferrari Speciale oraz Pagani Huayra, tak mi się coś wydaje. I na starcie troszeczkę mnie odstawiają, wiecie. Ale tutaj tak naprawdę ciężko to wyczuć. Co i... o fuck. Tutaj są chyba kolizje włączone, coś tak czuję. A już tak nie spojrzałem na te... Teraz zobaczymy. O fuck, są! Lagiem go zabiłem, masakra. Bo ja go nawet u mnie nie uderzyłem, ale u niego... U niego tak, i właśnie to jest głupie. Burde. Ja właśnie tego nie lubię w The Crew, wiecie. Pod tym nawet lepiej skonstruowany jest Need for Speed World, bo jadąc za kimś nie ma możliwości, żebyśmy go od tyłu stuknęli lagiem po prostu, tak? Jeśli jest wszystko ok z naszym połączeniem internetowym, bo jeśli są lagi, że są lagi, no to nie ma opcji. No ale tam jest przeważnie tak, że nic się nie dzieje takiego jak tutaj, prawda? A ja chcę sobie normalnie pograć, porywalizować, jechać lusterko przy lusterku, zderzak przy zderzaku. Tu się tak nie da, niestety. Nie wiem, czy to jest wina mojego połączenia internetowego, czy samej gry, ale podejrzewam, że gry, bo wiele osób ma po prostu problemy z łącznością właśnie w The Crew. Mimo, że była to lansowana gra na potyczki online, na grę online, na grę ze znajomymi, a no właśnie wszyscy mają problem z tym graniem, ze znajomymi, graniem z innymi graczami, no... Troszeczkę się właśnie pod tym względem zawiodłem na The Crew. Myślałem, że nie będzie z tym aż takich problemów, że będzie ta gra działała, wiecie. W ogóle myślałem, że to będzie gra MMO, taka, że wbijamy sobie do świata, 1000 graczy nas otacza i jest fajnie, no nie? A tu się okazuje, że tylko 8 graczy w sesji, że nie ze wszystkimi łączy, że samochód naszego przyjaciela musi się 5 minut wczytywać i inne chocki klocki. Także no niemiło, niemiło pod tym względem, ale można się też fajnie pobawić tymi wszystkimi samochodami. Ja bardzo lubię oczywiście jeździć po tym świecie The Crew, no ale swoją drogą. Ile można, prawda? Ile można jeździć osoby, czyli praktycznie większość z was, która ogląda właśnie ten film, ma tą świadomość, że już gra się znudziła, pewnie macie już wszystkie samochody, pewnie już długo gracie w The Crew, nie to co ja się jeszcze zachwycam tą grą, wiecie? A wy już macie wszystko obcykane, co i jak. No i dla was to już nie jest taka jatka jak dla mnie. No i macie świadomość, że no już się ta gra nudzi. No właściwie jak macie wszystkie samochody, to nie ma co tutaj robić, nie? Niby tylko te wyzwania miesięczne dawane przez twórców i w zasadzie tyle. No mnie by to też osobiście nudziło. Zdobywanie wszystkich achievementów, czy tam bicie wszystkich rekordy wszystkich znajomych. Może się to przecież znudzić, no ja jestem tego świadomy.
Ale jeszcze wszystkich samochodów sobie nie przetestowałem, nie kupiłem. I dawkuję sobie tę grę właśnie po to, żeby grać w nią jak najdłużej, bo ciągle będą wychodzić jakieś DLC. Mam inne gry, w które sobie gram i no myślę, że nawet dobrze postępuję, bo nie poczuję może straty pieniędzy, jakie wydałem na The Crew. Z tego właśnie powodu, że sobie ją dawkuję. O, może tak. Nie? Tak gram sobie kilka razy na tydzień i to w sumie mi wystarczy, tak myślę. No nic, moi drodzy, pokazałem wam dzisiaj Corvette C3. Oczywiście pogadałem o wielu innych sprawach, jeździłem też innym samochodem. No ale taki jestem i takie są moje odcinki. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w The Crew. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.